Witajcie kochani w nowym vlogu. Ja z nadpatelni, bo właśnie przygotowuję sobie śniadanie. Robię sobie jajecznicę, którą zapodam sobie już z przygotowanym, nie wiem czy zobaczycie, twaróżkiem. Przepraszam, coś mi ostatnio na gardle siedzi i jakoś co jakiś czas mam takie chrypki. Dobrze kochani, nie przedłużam, was oczywiście zapraszam do oglądania tradycyjnie. Zasiadajcie sobie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Moi drodzy, jakiś czas temu powiedziałam wam na Instagramie o ankiecie, którą przygotowałam dla was, więc jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej zapraszam was do tej zabawy, weźcie jeszcze sobie tutaj w niej udział, natomiast zobaczcie, jak te głosy się na chwilę obecną rozkładają. Przewadzę, 40% z was stwierdza, że jest u mnie za mało takich filmów tematycznych właśnie o perfumach, gotowaniu, świeczkach, te wszystkie takie środowe. Natomiast no tutaj też na drugim miejscu jest informacja od was, że jest za mało vlogów. No nie wiem, powiem wam, że ja myślałam, że te dwa dni, w których pokazuję wam właśnie to moje życie w pigułce, w piątki i w niedzielę, że to jest wystarczająco, ale widzę, że dla was to jeszcze jest mało. No ale nic, dobrze kochani. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oczywiście wzięli udział w ankietce. Cały czas jeszcze możecie tutaj zgłaszać swoje głosy i zobaczcie, tutaj też macie ostatni taki punkt, w którym możecie napisać w komentarzu. Jeżeli uważacie, że właśnie czegoś jeszcze brakuje na moim kanale, chcielibyście jeszcze jakieś inne tematyki, to jak najbardziej tutaj możecie się rozwinąć, możecie od siebie napisać, co byście chcieli zobaczyć, usłyszeć i tak dalej właśnie w moich filmach, więc jak najbardziej jeszcze raz zachęcam was do cudownej zabawy. Tutaj już też widzę, że jest 12%, natomiast no tylko jedna osoba udzieliła się i napisała, co chciałaby zobaczyć u mnie na kanale jeszcze, więc a jeżeli chcecie wiedzieć, co napisała, to zapraszam was do tego posta. Także powiem wam, że świetnie, że zrobiłam tę ankietę, bo już mniej więcej wiem, jak wasze głosy się tutaj będą rozkładały, ale mówię, cały czas jeszcze czekam na to, żebyście, zobaczcie, no to 23 godziny temu opublikowałam tę ankietę. Nie wiem, kiedy akurat wrzucę tego vloga z tą informacją i pewnie się dużo jeszcze może zmienić do tego czasu, zanim wam pokażę ten plik z tą informacją, natomiast mówię, no cały czas możecie tutaj zaglądać i udzielać odpowiedzi swoich. Kolejne zamówienie, moi drodzy, tym razem, o, odwrotnie otworzyłam, pozamawiałam sobie farby do włosów. Wiecie, że co jakiś czas właśnie zamawiam sobie też właśnie przez Allegro farby do włosów i tym razem wzięłam sobie chyba nową czerń, była bardzo dobra cena, ale poczekajcie, czy to są wszystkie chyba nowa czerń, czy wzięłam, tak, wszystkie cztery i chyba jedna farba była za 20 zł, więc uważam, że to jest naprawdę dobry deal. O, dostałam jeszcze mnóstwo fajnych kubek, więc super. Bardzo się cieszę. Tu jakieś dostałam sorajkę i tu jakieś małe też soraje, ale to o, krem na dzień. Na dzień, na dzień, na dzień. I tu jeszcze chyba jakieś serum regenerujące do suchej skóry i wrażliwej. O, także powiem wam szczerze, fajnie. Fajnie, że sprzedający pomyślał też o takim dodatku. No ale tak, w każdym razie już będę miała zapas farb na kolejne miesiące. Zawsze wiecie co, wolę kupić większą ilość i wtedy już śpię spokojnie, bo nie muszę biec do jakiegoś sklepu, żeby kupować, a uważam, że
Te ceny nieraz mają tak horrendalne, bo chyba taka farba normalnie kosztuje standardowo 27 zł, czy w Rossmanie, czy w Carrefourze. Jak są promocje, no to jest tam około 20, chyba 2-3 zł, a tutaj zobaczcie. I skorzystałam też z tej promocji Smart, więc jeżeli chodzi o przesyłkę, miałam za darmo. Także moi drodzy, chowam do szafy i jeszcze raz Wam przypominam, bo wiem, że nieraz pytacie, jaki numer używam, jeżeli chodzi o farbę. To jest 200, chyba nowa czerń. Kochani, mam dla Was kilka zużytych produktów i tak szybciutko sobie przejdziemy do omawiania poszczególnych rzeczy. Tutaj mamy mleczko do demakijażu. Powiem Wam, że ja kupiłam zupełnie przez czysty przypadek. Gdzieś byłam na jakimś wyjeździe i po prostu zapomniałam wziąć czegoś do zmywania makijażu. Ale kupiłam właśnie Isane, ten, to jest mleczko, łagodne mleczko do demakijażu i ono jest chyba z ogórkiem, tak, ekstraktem z ogórków i aloesu. Powiem Wam, że nie sądziłam, że takie zwyczajne mleczko własnej marki Rossmann tak pięknie może zmywać makijaż. Oczywiście wiadomo, że po zmyciu makijażu tym mleczkiem jeszcze sobie myłam twarz żelem do, właśnie do mycia twarzy. Po prostu miałam takie uczucie, że jestem porządnie umyta, zdezynfekowana. Nie wiem, jak to jeszcze mogę nazwać. Po prostu moja pielęgnacja wieczorna naprawdę dała radę i to mleczko jest też cudowne, bo bardzo delikatnie pachnie, ale naprawdę bardzo delikatnie, także jeżeli nie lubicie zapachu ogórka, to z całą pewnością nie będziecie tego wyczuwali w tym mleczku. Dodatkowo, co też jest dla mnie bardzo ważne przy takich mleczkach poza zapachem, to to, że nie szczypią oczy, więc jeżeli nawet cokolwiek Wam się tam małego dostanie, to nie będziecie mieli żadnego z tym problemu, więc spokojnie mogę Wam polecić i myślę, że jeszcze nie raz kupię sobie tę wersję. Była jeszcze chyba inna, chyba z granatem, czy, no nie pamiętam. W każdym razie te spokojnie mogę Wam polecić i pewnie nieraz jeszcze po nią sięgnę. Oczywiście Dermobaza, o której Wam też kilkukrotnie mówiłam. Jest to krem tłusty. Ja stosowałam ten krem pod makijaż, też przepięknie trzymał się makijaż przez cały dzień, podkład nie ściekał, twarz była taka naprawdę promienna, niewysuszona, co dla mnie też jest ważne właśnie podczas nakładania makijażu i później w momencie, kiedy wiem, że mam na przykład ważny, długi dzień, gdzie ten makijaż musi być w miarę taki perfekcyjny, to powiem Wam, że naprawdę ta Dermobaza dawała radę i wtedy już na przykład nie stosowałam, nie dodawałam olejku, który zazwyczaj dodaję do podkładu, bo ta Dermobaza naprawdę dawała radę. No, powiedziałam, dawała radę już chyba za dwa razy, ale wiecie, o co mi chodzi. Kolejny produkt. Oczywiście wiecie, że bardzo kocham Marion, jeżeli chodzi o różnego rodzaju olejki do włosów. I tutaj mamy kokos i tamanu. Cudownie pachnie. Ten tamanu to jest taki troszeczkę orient, powiem Wam szczerze. I rzeczywiście tutaj mamy orientalne olejki, które mają wzmacniać włosy. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć na temat tego olejku? Przepięknie nabłyszcza, wygładza, nie obciąża włosów, co na przykład w moim przypadku, moich długich włosów jest bardzo istotne. Ja szukam właśnie takich olejków, które będą delikatnie wzmacniały, nie będą obciążały struktury moich grubszych włosów, długich włosów, no i przepięknie rozczesują się. Także jeżeli macie problem z plątaniem włosów po umyciu, to jakikolwiek olejek z Marionu nie weźmiecie, on na pewno sobie z Waszymi włosami poradzi. O tych chusteczkach Pampers już Wam mówiłam nieraz. Trafiła mi się chyba naprawdę niezła partia, bo powiem Wam, że nawet ostatnią chusteczkę jak wyjęłam, to ona nadal była wilgotna, więc cudownie. Ja zawsze tych chusteczek używam podczas robienia makijażu, gdzie tam coś, na przykład jakiś podkład sobie rozdrabiam na dłoni, to zawsze wycieram, albo jak tam coś trzeba rzeczywiście, jakiś cień czy coś przetrzeć, wytrzeć z ręki czy kredkę, to naprawdę te chusteczki
naprawdę dają radę. No i ostatnią rzecz, wiecie, że jestem fanką batonów proteinowych i tutaj mamy Matrixa z masłem orzechowym. To jest obłęd. Dawno nie jadłam, oczywiście marka Olimp, dawno nie jadłam batonów proteinowych, wróciłam po jakimś czasie i powiem Wam, że zapomniałam, że one są bardzo słodkie. Pomimo tego, że one mają, wiecie, mniejszą ilość cukru, to i tak odżywki białkowe, które są zazwyczaj zawarte w takich batonach proteinowych, one są po prostu bardzo, bardzo, mega bym powiedziała, słodkie. Ale jeżeli lubicie smak masła orzechowego, to jestem przekonana, że akurat ten baton przypadnie Wam do gustu. Ot tak, jak widzicie, wszystkie produkty zużycia, Denko zwał jak zwał, minionych dni. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się swoją opinią na temat tych produktów. Ja, jak zauważyliście, wszystkie te produkty naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Moi drodzy, mam gości i tak sobie siedzimy. Ja jeszcze nic nie przygotowałam, bo też wróciłam z pracy i pomyślałam, że właśnie trzeba coś na pyszne.pl pozamawiać i tym razem będzie to chińszczyzna. Zaraz Wam pokażę dokładnie, na co się zdecydowaliśmy. I mamy tak, tutaj jest zupka, tu ja sobie zamówiłam, ja ją sobie schowam i ją sobie zjem jutro po prostu, jak wrócę z pracy. A tutaj zamówiliśmy, to jest makaron, kurczę, nie pamiętam, pamiętasz jak się nazywa? W każdym razie to jest taki makaron, co już Wam pokazuję. Wszystko gorące, cieplutkie. Wszystko gorące, pięknie pachnie. Jak możecie zobaczyć, jest to taki makaron pszenny z krewetkami i pieczonymi warzywami. A tutaj klasycznie ryba w panierce z ryżem, no i surówką. Także kochani, życzcie nam smacznego. My się zabieramy za nasze jedzonko. Mam nadzieję, że będzie przepyszne, bo tak wygląda i w ogóle pachnie obłędnie. I tak, moi kochani, myślę, że będziemy kończyli tego vloga. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Ja właśnie wróciłam z pracy, powiem Wam, że tak zmarzłam. Ja nie wiem, ostatnio nie mogę się naprawdę rozgrzać. Nie wiem, o co chodzi. Staram się naprawdę być ubrana i grubo, i tak porządnie. Po prostu jest mi zimno. Mam grube skarpety, płaskie obuwie, bo stwierdziłam, że nie będę już w obcasach biegała. I mimo wszystko powiem Wam, że naprawdę marznę. A my co, kochani? I widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao!